Ci słabsi mają problemy torowe nieraz przez całe zawod. Oczywiście to są pewne niuanse techniczne, liczy się moc silnika, liczy się przełożenie, liczy się stan opony, dopasowanie motocykla do sylwetki zawodnika, do jego ciężaru. No coś mogliby zawodnicy na ten temat powiedzieć, a kibic obserwuje właściwie tylko końcowy efekt. Co obserwuje Paweł Klip, nie wiemy, być może nasz monitor, w którym ma podgląd na tor, na to jak jadą jego rywal. Wyścig 12, który zamknie trzecią serię, Mark Loran, Wiesław Jaguś, Michał Rajkowski i Kamil Przodzowski. A więc Jaguś i trzech reprezentantów miejscowego klubu. I kto z tego łuku wyjedzie pierwszy? Kask żółty, Kamil Brzozowski. No tak życzyłem temu 18-letniemu chłopakowi, aby zdobył jakieś punkty. I tak serdecznie mu życzę, aby teraz wygrał ten bieg. To przyszłość przecież gorzowskiego żużla, nie tylko gorzowskiego, także polskiego Attack. Jednak jadącego w kasku czerwonym Marka Lorama, który powinien rozkręcać się z biegu na bieg. No i już Loram jedzie na miejscu pierwszym, a Brzozowski jest drugi, trzeci Jaguś i czwarty Michał Rajkowski. Kolejny zutalentowany Gorzowian, jak do tej pory najlepszy junior naszej pierwszej ligi, przynajmniej tak wynika ze średnich statystycznych, które określają zdobycze punktowe i biegło punktowe. Duże zamieszanie na wyjściu z łuku pomiędzy Jagusiem i Rajkowskim, bo mało się tam nie zdarzyli. Dobrze jednak, że nie upadli, dojechali do mety, no ale lepiej na tym całym zamieszaniu wyszedł Rajkowski. On wyprzedził Wiesława Jagusia. Wiesław Jaguś teraz patrzy na swój motocykl. No, być może miał pewne kłopoty sprzętowe. Nie widziałem, szczerze mówiąc, co tam się stało. Zapatrzony w walczących o pierwsze miejsce Lorama i Brzozowskiego. Być może jakieś problemy sprzętowe dopadły Wiesława Jagusia, utytułowanego już i bardzo doświadczonego zawodnika z Torunia, który przez całą swoją karierę wierny jest barwom miejscowego Apatora. Drodzy Państwo, a więc Mark Loram wygrał swój pierwszy bieg w dzisiejszym turnieju, a my powrócimy do Gorzowa Wielkopolskiego po krótkiej przerwie reklamowej. Sponsor transmisji. Gorzów Wielkopolski, miasto nieograniczonych atrakcji. Tylko u nas. 3 lata bez kosztów. 36 razy 0% w systemie ratalnym Żagiel w całej sieci RTV AGD Mars. Mars. Bliżej niż myślisz. Budzi się. W porównaniu z bateriami Duracell, te zwykłe baterie nie mają żadnych szans. Kiedy zwykłe baterie są wyczerpane, Duracell wciąż świetnie działa. Wciąż pełen mocy. Wiecie, co mam na myśli? Duracell działa zdecydowanie dłużej niż zwykłe baterie. Ceny jak malowane. W Praktikerze zawsze wyjątkowa oferta cenowa. Praktiker da radę. Na www.lot.com znajdziesz najlepsze loty na lato. Londyn od 320 zł, Amsterdam od 505 zł, Wenecja od 595 zł. Tam i z powrotem. Lot po piękne wspomnienia. Odkryj niesamowicie intensywny kolor. Nowa farba do włosów Brillance firmy Schwarzkopf. Zawiera Brillance Color System. Skoncentrowane pigmenty wnikają w strukturę włosa, nadając mu modny kolor. Tak lśniący i trwały jak brylanty. Nowość. Brillance firmy Schwarzkopf. Cenisz trwałość? Wybierz Decoral. Nie zawiedziesz się. To śnieżno-biała farba o wyjątkowej trwałości. Polecana przez profesjonalistów. Decoral. Raz na długi czas. Teraz 10% ekstra. Zawsze chciałem mieć białe zęby. Ale jeśli miałbym wybierać, to wolę, by moje zęby były zdrowe. Moja dentystka twierdzi, że mogę mieć i jedno, i drugie, jeśli zmienię pastę na taką, której ona sama używa. Colgate Total 12 Whitening. Zauważyłem wyraźną różnicę. Colgate Total 12 Whitening nie tylko usuwa do 50% przebarwień, ale także zwalcza 12 problemów jamy ustnej i chroni do 12 godzin. Moje zęby są bielsze, a dentystka mówi, że także i zdrowsze. Colgate Total 12 Whitening. Wybór dentystów. No teraz także i mój.
Tylko u nas. 3 lata bez kosztu. 36 razy 0%. W systemie ratalnym Żagiel w całej sieci RTV AGD Mars. Mars. Bliżej niż myślisz. Sponsor transmisji. Gorzów Wielkopolski. Miasto nieograniczonych atrakcji. Proszę Państwa, nasz komentator Robert Noga dostał chwilowo wolne, bowiem emocji na żużlowym torze nie brakuje. Niech sobie odpocznie. A w naszym studio bardzo miły gość, Zdzisław Kałamaga, szef, właściciel firmy Mars RTV AGD. Ale zanim, Panie Zdzisławie, rozpoczniemy rozmowę, to ja proponuję, abyśmy szybko teraz przenieśli się do parku maszyn. Tam nasza reporterka Sandra Rakiej ma bardzo miłego rozmówcę, czyli Kamila Kamyka Brzozowskiego. Kamil Brzozowski, początkowo pierwsza pozycja, w rezultacie 2 punkty, ale przegrać z Markiem Loramem to nie wstyd. No na pewno nie. Mark mnie naciskał przez 2 okrążenia, cały czas próbowałem odpierać te ataki, ale ciężko jest utrzymać byłego mistrza świata ze swoimi plecami. Jechałem najlepiej jak umiałem, trzymałem gaz na okrągło, bo wiedziałem, że za mną jedzie czołówka zawodników. Dziękuję pięknie, oby więcej takich wyścigów. Jeszcze w styczniu tego roku nie było pewne, czy drużyna Stali Gorzów wystąpi w sezonie 2005 roku w rozgrywkach ligowych. Na szczęście ziściły się wszystkie pobożne plany, marzenia kibiców Speedwaya w Gorzowie Wielkopolskim dzięki zaangażowaniu działaczy klubu. No i oczywiście tutaj trzeba powiedzieć przy wsparciu Zdzisława Kałamagi, który wspólnie z małżonką Ireną dołożył tą przysłowiową złotówkę. Możemy oglądać wspaniałe zawody, możemy oglądać znakomicie jeżdżącą ekipę Marsa RTV AGD w pierwszej lidze. To piękny, szlachetny cel. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jestem rodowitym gorzowianinem i rzeczywiście kibicowałem Speedwayowi od małego dziecka. Kiedy zrodził się taki pomysł, żeby po prostu dać logo Mars RTV AGD, taką decyzję żeśmy podjęli, chociażby z tego względu, że jesteśmy firmą o znaczeniu ogólnopolskim w branży RTV AGD. Posiadamy prawie 400 salonów detalicznych i jest to bardzo dobre logo. Logo, które powiedzmy ma się również sprawdzić w handlu. Biorąc pod uwagę życzliwość prezydenta miasta i władz województwa lubuskiego, uznaliśmy, że należy w ten sport wejść i na dzień dzisiejszy, na półmetku rozgrywek, jesteśmy niezwykle dumni z tego, że właśnie drużyna Mars RTV AGD zajmuje pierwsze miejsce. Panie prezesie, na pewno to cieszy, że zespół jest na pierwszym miejscu, ale no właśnie, jaki jest cel ten numer jeden dla zespołu? Co pan powiedział swoim chłopcom? Cel numer jeden to jest oczywiście awans do Ekstraligi z pierwszego miejsca i walka o mistrza Polski w roku 2006. I taki cel postawiliśmy. Wczoraj mieliśmy spotkanie integracyjne z zawodnikami, bardzo sympatyczne. Jest wola walki. No przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest sport niezwykle kosztowny i drogi, bo budżet klubu pierwszoligowego Mars RTV AGD jest to na poziomie 3,5 miliona. I no muszę powiedzieć z dużą radością, że ja i moi koledzy z zarządu bardzo mocno pracujemy, żeby ten budżet spiąć i dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy na bieżąco z wszystkimi wydatkami, jesteśmy solidnym płatnikiem wobec naszych zawodników. Panie prezesie, sukcesy rodzą się w bólach, ale są te sukcesy. Nie tak dawno zakończone Mistrzostwa Polski Par Klubowych rozgrywane były tu właśnie w Gorzowie. Pana zawodnicy wywalczyli brązowy medal. Co prawda przegrali nieznacznie z Unią Leszno i Unią Tarnów, ale brązowy medal też ma swoją wymowę. Oczywiście, no gratulujemy zawodnikom. Mamy skład dobry, skład przede wszystkim bardzo wyrównany. Chcę powiedzieć, że od dzisiaj w zasadzie do zespołu wrócił Mark Loram, mistrz świata z roku 2001, który no kontuzja i wypadek walni nie pozwolił mu jeździć. Jutro jeździmy mecz już pierwszy rewanżowy w Krośnie i już Mark Loram będzie po prostu w zespole jako prawda ten obcokrajowiec numer jeden. Tak jak Paweł Chlip, tak jak pan kapitan Paluch, jak Brzozowski, młody junior, jak Michał Rajkowski. No mamy skład dobry, co nie znaczy, że na Ekstraligę nie należy go po prostu wzmocnić. I dzisiaj korzystając z tego, że mamy w Gorzowie całą czołówkę światową, prawda? Patrząc na aspekt biznesowy, no po prostu nie zdradzę tajemnicy, że powiem, że z niektórymi zawodnikami jak Kram, Rickardson, prawda, plus kilku zawodników polskich, wykorzystam ten czas i ich wizytę w Gorzowie, żeby już rozmawiać o ewentualnych kontraktach no, na rok 2006 na Ekstraligę. Panie prezesie, plany bardzo szerokie, rozległe. Życzę panu, aby się one spełniły. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, że naszym gościem w studio był Zdzisław Kałamaga, prezes, właściciel
klubu żużlowego Mars RTV AGD. A my z naszego studia szybciuteńko wędrujemy do naszego reportera, bowiem Robert Noga już wypoczęty, zrelaksowany, zameldował się na komentatorskim stanowisku. Zatem, Robert, czekają nas znów sportowe emocje. Tak, oczywiście, tym bardziej, że mamy już za sobą ponad połowę zawodów. Trzy serie za nami, już wykrystalizowała nam się czołówka. No i wszystko zmierza do tego biegu finałowego, w którym spotkają się, jeszcze raz przypomnę, czterej najlepsi zawodnicy po turnieju zasadniczym. Jak na razie zawodnikiem niepokonanym jedynym jest Rune Holta z Norwegii. Trzy biegi, no i oczywiście trzy zwycięstwa i on jest już tylko o krok, o mały kroczek od awansu do tej wielkiej czwórki. Tony Rickardson ma jeden punkt mniej. Przegrał właśnie tylko z Holtą w pierwszym swoim starcie, a więc 8 punktów. Później jest grupa zawodników, którzy mają po 6 punktów. No i tutaj wszystko jeszcze może się wydarzyć. Miejsc w wielkim finale jest tylko 4. Kask żółty w wyścigu 13. Jason Crump. A obok niego w efektownym białym kasku Tony Rickardson. No, kiedy ci dwaj zawodnicy stają obok siebie przy taśmie startowej, to niezależnie od rangi zawodów, czy to jest turniej towarzyski, czy to jest mecz ligowy w Polsce, czy też w Szwecji, czy w Anglii, czy to jest Grand Prix, a więc Mistrzostwa Świata, poziom adrenaliny rośnie. Zawsze dostarczają wielkich, wielkich przeżyć. No i miejmy nadzieję, że tak będzie również i tym razem. Kiedy Tony Rickardson w 1994 roku na torze w duńskim Wojens zdobywał swój tytuł Mistrza Świata Seniorów po raz pierwszy, Jason Crump zdobywał pierwszy swój medal w Mistrzostwach Świata Juniorów. Rok później był już Mistrzem Świata Juniorów. No, a w zeszłym roku to on jakby przejął tą koronę najlepszego zawodnika na świecie. No jak długo zobaczymy? Brzozowski kask czerwony, Baliński kask niebieski, Rickardson kask biały i Crump kask żółty. I Crump prowadzi po doskonałym starcie, a Rickardson musi tam przebijać się do przodu. Jak na razie Tony Rickardson jest trzeci za Balińskim. Rozpoczyna atak po zewnętrznej. Baliński jednak jest drugi. No i Brzozowski na miejscu czwartym, ale tego można było się spodziewać. Crump, myślę, już nie da sobie wyczyć zwycięstwa, ale czy Tony Rickardson potrafi przedrzeć się przez Balińskiego? Teraz pojechał jakby jego śladem troszeczkę szerzej, ale również do bandy zjeżdża Damian Baliński. No i broni się dzielnie zawodnik leszczyńskiej Unii przed atakami wielokrotnego mistrza świata. Jeszcze półtora okrążenia ma Rickardson na wyprzedzenie rywala. Bardzo szeroko teraz pojechał, ale cały czas traci kilka metrów, cały czas konsekwentnie po szerokiej atakuje Rickardson. Jak będzie teraz nerwowo obejrzał się Damian Baliński. Rickardson tuż za jego plecami. No oczywiście kolejny atak po zewnętrznej i chyba konsekwentnie po zewnętrznej będzie atakował Rickardson do samej linii metale. Przegrał jednak o długość motocykla. Brawo Damian Baliński, pokonać Tony Rickardsona to jest wielka sztuka. Wiedzą o tym najlepsi zawodnicy na świecie w turniejach Grand Prix. A jednak Damianowi, przedstawicielowi coraz liczniejszej żużlowej rodziny Balińskiej z Leszna, to się udało. Popatrzmy jeszcze raz, to jest pierwszy łuk. Po dobrym starcie najszybszy był tutaj jadący w kasku żółtym Jason Crump. No i drugi jechał Baliński. A Tony Rickardson z numerem 14. Start miał słaby. Bez problemu uporał się z młodziutkim Brzozowskim. No i później naciskał cały czas aż do linii mety Damiana Balińskiego. A więc byliśmy świadkami kolejnego naprawdę bardzo ciekawego wyścigu. A teraz rozmowa z jego zwycięzcą. Rickardson i Crump to zawsze wielkie pojedynki. Tym razem klasą sam dla siebie był aktualny mistrz świata. Jason, you and Rickardson are always big challenges, but now you got no problems to win with Tony. It's always a problem, but it's nice to beat him sometimes. To nie jest tak, że to bezproblemowo, ale bardzo przyjemnie jest wygrywać z Tonym. Thank you very much and another wins. Thanks. Dziękuję. Bardzo przyjemnie jest wygrywać z Tony. No ja się nie dziwię Jasonowi. Ukłon w stronę swojego starszego kolegi. Podejrzewam, że
Zapytany o to samo Tony Rickardson powiedziałby, że bardzo przyjemnie jest wygrywać z Jasonem. Komplementują się wzajemnie rycerze czarnego toru. Wielcy rywale, ale również wielcy przyjaciele. Wiesław Jagoś podgląda w parkingu monitor, gdzie może obejrzeć walkę rywali, a ja spoglądam do klasyfikacji. Wiesiek jak na razie 2 punkty w 3 startach, a więc dosyć marne szanse na awans do wielkiego finału. Bieg 14, Robert Miśkowiak. Ciekaw jestem, czy troszeczkę przełamie się po tym udanym dla niego biegu 10, który wygrał. Potwierdzenie już w tym biegu. Obok niego Mark Loram. On również wygrał swój poprzedni bieg po 2 zerach. Jest David Rudd w kasku białym. Rudd ma 6 punktów. Należy do tego grona zawodników, którzy mają duże szanse na awans do biegu finałowego, ale musiałby ten wyścig wygrać, ewentualnie być drugi. No i Lee Adams w kasku żółtym. Poszukajmy Adamsa, również 6 punktów, a więc bardzo, bardzo ważny bieg przede wszystkim dla Ruda w kasku białym i Adamsa w kasku żółtym. Lee Adams bardzo dobrze strzelił się, bardzo dobrze również Robert Miśkowiak, ale nie zdążył wypchnąć Australijczyka na zewnętrzną część toru i Lee Adams jest pierwszy, Miśkowiak drugi w kasku niebieskim, Loram, który widać, że rozkręca się z wyścigu na wyścig, no i David Rudd na miejscu ostatnim, pierwszy Adams. Już mówiłem, wygrał jeden z poprzednich memoriałów i na pewno ma ochotę wygrać go ponownie. No a teraz chyba skupimy się na walce o drugie miejsce, bo jadący w kasku niebieskim Mark Loram dobiera się do skóry Robertowi Miśkowiakowi i będzie to na pewno czynił do linii mety. To już drugi wiraż 3. okrążenia. Obejrzał się teraz Mark Loram. Mam wrażenie, że stracił na tym ostatnim punkcie troszeczkę dystansu do Roberta Miśkowiaka. Przodu Australijczyk niezagrożony i czy Loram podejmie jeszcze jakiś skuteczny atak? Chyba nie. Bardzo dobrze zachował się teraz Robert Miśkowiak. Zobaczył kątem oka, jak atakuje Anglik. Zobaczył, że odjeżdża bardzo szeroko, więc również poszerzył tor jazdy. No i nie pozostało nic Anglikowi innego, jak zadowolić się jednym punktem w tym biegu. A Lee Adams ma tych punktów teraz 9, a więc dołącza do grona zawodników, kandydatów do udziału w biegu o wszystko. Bardzo dobry start, próbował tam Robert Miśkowiak troszeczkę wypchnąć Australijczyka na zewnętrzną, ale Lee Adams był po prostu zbyt szybki, aby do tego dopuścić. Zresztą będziemy mogli to zobaczyć w powtórce za moment, jak atomowym startem popisał się Lee Adams. Zdecydowanie węziej z pierwszego pola w kasku czerwonym pojechał Robert Miśkowiak. Tutaj jeszcze wydawało się, że ma szansę objąć prowadzenie, ale zdecydowanie większa szybkość na dojeździe w drugi łuk Lee Adamsa i to on potem sięgnął po 3 punkty, a prawie do końca byliśmy świadkami ciekawej rywalizacji Miśkowiaka i Lorama o 2 punkty. A teraz nasza reporterka i jej kolejny gość. To może się okazać bardzo ważnym zwycięstwem dla Lee Adamsa. Lee, counting the points, it is really precious win for you. Yeah, obviously I ran a third in the last one, so 2 gate 4s, and we got a win out of that one, so that's good. We got one more ride, we just got to get another win and hopefully we can be in the final. Tak, jest to bardzo dla mnie cenne zwycięstwo. 1 punkt w poprzednim biegu, teraz zwycięstwo. Mam nadzieję, że w kolejnym wyścigu będę mógł doliczyć do swojego konta kolejne 3 punkty i wystartować w finale. Thank you. No problem. Najważniejsze pytanie przed biegiem 15, który przed nami, brzmi, czy Rune Holta pozostanie nadal jedynym niepokonanym zawodnikiem w dzisiejszym turnieju. Rune Holta to właśnie ten zawodnik w kasku czerwonym. Bardzo ciekawa postać światowego speedwaya, 32-letni zawodnik. Zaczynał starty w naszej lidze w klubie GKM Grudziądz, później Unia Tarnów, no i ostatnio od kilku sezonów w Częstochowie. Nadanie mu polskiego obywatelstwa wywołało lawinę komentarzy, czy było to słuszne, czy niesłuszne.
No ale Holta korzysta z praw przysługujących polskim zawodnikom, chociaż nie zawsze. No ale jak Państwo doskonale wiecie, przynajmniej ci, którzy interesują się nieco więcej sportem żużlowym, że zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski nie tak dawno. Rune Holta, kask czerwony, obok w kasku niebieskim Maciej Kuciapa, Michał Rajkowski w kasku białym i Piotr Paluch w kasku żółtym. To obsada tego wyścigu. Bardzo ładnie Holta na pół świecy, ale po zewnętrznej Piotr Paluch, Holta jednak szybszy. Piotr Paluch środkiem toru i Rune Holta również poszerza tor jazdy, no jest wyraźnie szybszy na wjeździe w pierwszy łuk drugiego okrążenia. Czasem Paluch musi jeszcze walczyć z Maciejem Kuciapą o to drugie miejsce, no a z tyłu jedzie Michał Rejkowski. Znajdzie się ktoś, kto poskromi Rune Holtę w dzisiejszych zawodach. Nie udało to się nawet Toniemu Ricardsonowi w pierwszej serii startu. Ale może uda się w finale, zobaczymy. Bo wiele wskazuje na to, że znajdą się tam i Ricardson, i Holta. Kto jeszcze? Zobaczymy. Ostatnie okrążenie. Kask czerwony na pierwszej pozycji. Na miejscu drugim za Holtą Paluch, trzeci Kuciapa i na miejscu czwartym Rajkowski. To wyniki biegu 15. Zadowolony Rune Holta. Również sporo sukcesów tego zawodnika w kategorii juniorów. Potem troszeczkę zniknął nam z oczu. No i pojawił się wreszcie w polskich ligach w zespole Unitarnów. Skromny blondyn. Wówczas akurat był dosyć daleko od światowej czołówki. Później przebił się do niej. No i jak już się przebił, to nie ma ochoty z niej ustąpić. Popatrzmy jeszcze raz, jak Holta walczył z Piotrem Paluchem na pierwszym okrążeniu o prowadzenie w tym biegu. Holta, przypomnę, kask czerwony, Paluch, kask żółty. Tutaj wydawało się, że kapitan zespołu Gorzowskiego ma jeszcze szansę, no ale potem z okrążenia na okrążenie przewaga Rune Holty była coraz większa. A teraz rozmowa ze zwycięzcą wyścigu 15. Czwarte zwycięstwo i komplet punktów. Czy to będzie turniej Rune Holty? Fourth win and is it gonna be your tournament? Still one more heat to go for me and a final, so let's see, you know, it's the track is quite slick now, so it's not the perfect conditions for me, but it's the same for everyone and I think the best man will win. Zostały mi jeszcze dwa biegi, licząc w tym finał. Niestety warunki na torze nie są zbyt dobre dla mnie, ale takie warunki są dla wszystkich zawodników. Oglądajmy dalej i zobaczymy, co wydarzy się w biegu finałowym. Thank you very much. A to ciekawe, drodzy Państwo, warunki torowe nie są dla mnie zbyt dobre, powiedział Rune Holta. No daj Boże każdemu, który narzekając na warunki torowe, wygrywałby w cuglach wyścig za wyścigiem. To też znamionuje wielką klasę zawodnika. Wyścig 16, który za chwilę zakończy czwartą serię. Hans Andersen w kasku czerwonym zaczął obiecująco, ale przywiózł zero po fatalnym starcie wyścigu trzeciej serii. Tomasz Krzanowski, kask niebieski, jak na razie 3-2. Wiesław Jaguś, kask biały i Paweł Flip. Bardzo ważny bieg przede wszystkim dla Tomka Krzanowskiego. Zwycięstwo przybliżyłoby go do wielkiego finału i kapitalnie wystartował Tomek Krzanowski. Bardzo dobrze rozegrał również pierwszy ubiadący w kasku żółtym Paweł Flip. Jakież to wszystko nam się tutaj wymieszało. A tymczasem Wiesław Jaguś prowadzi, no kapitalne okrążenie. Zmieniało się to wszystko niczym w kalejdoskopie. Wygrał start Tomek Krzanowski, a teraz jedzie na ostatni pozycji, coś nieprawdopodobnego. A prowadzi dosyć niespodziewanie, biorąc pod uwagę poprzednie wyścigi. Wiesław Jaguś w kasku białym, Flip jest drugi, w kasku czerwonym Andersen trzeci i Krzanowski, a więc ten zawodnik, który najbardziej potrzebował zwycięstwa w tej stawce na miejscu ostatnim, ale już na miejscu trzecim, bo przewrócił się jadący w kasku żółtym
Paweł Klip patrzy, czy sędzia nie zatrzyma biegu. Nie zatrzymuje, nie ma takiej potrzeby, bo Paweł Klip na szczęście szybciutko podniósł się z toru, uciekł przed kolegami, którzy jadą. No ale, punktów w tym wyścigu nie zdobył, a więc w kasku białym Wiesław Jagoś. Kapitalnie to wszystko ułożyło się na pierwszym okrążeniu. Wydawało się, że Tomek Chrzanowski po tej wygranej powinien dowieść 3 punkty do mety. Mówię o wygranej na starcie oczywiście. No ale wyjście z pierwszego łuku kompletnie mu się nie udało. Działy tam się różne ciekawe rzeczy, a tu mamy trzecie okrążenie i pechowy uślizg Pawła Chliba. Za bardzo chciał. Walczył o punkty w tym biegu. No cóż, nie udało się tym razem, ale przed nim jeszcze jeden bieg, a przed nami przerwa reklamowa. Mac, bliżej niż myślisz. Budzi się! W porównaniu z bateriami Duracell, te zwykłe baterie nie mają żadnych szans. Kiedy zwykłe baterie są wyczerpane, Duracell wciąż świetnie działa. Wciąż pełen mocy. Wiecie, co mam na myśli? Duracell działa zdecydowanie dłużej niż zwykłe baterie. Ceny jak malowane. Praktikerze, zawsze wyjątkowa oferta cenowa. Praktiker da radę. Na www.lot.com znajdziesz najlepsze loty na lato. Londyn od 320 zł, Amsterdam od 505 zł, Wenecja od 595 zł. Tam i z powrotem. Lot po piękne wspomnienia. Odkryj niesamowicie intensywny kolor. Nowa farba do włosów Brillance firmy Schwarzkopf. Zawiera Brillance Color System. Skoncentrowane pigmenty wnikają w strukturę włosa, nadając mu modny kolor. Tak lśniący i trwały jak brylanty. Nowość. Brillance firmy Schwarzkopf. Cenisz trwałość? Wybierz Decoral. Nie zawiedziesz się. To śnieżno-biała farba o wyjątkowej trwałości. Polecana przez profesjonalistów. Decoral. Raz na długi czas. Teraz 10% ekstra. Zawsze chciałem mieć białe zęby. Ale jeśli miałbym wybierać, to wolę, by moje zęby były zdrowe. Moja dentystka twierdzi, że mogę mieć i jedno, i drugie, jeśli zmienię pastę na taką, której ona sama używa. Colgate Total 12 Whitening. Zauważyłem wyraźną różnicę. Colgate Total 12 Whitening nie tylko usuwa do 50% przebarwień, ale także zwalcza 12 problemów jamy ustnej i chroni do 12 godzin. Moje zęby są bielsze, a dentystka mówi, że także i zdrowsze. Colgate Total 12 Whitening. Wybór dentystów. No teraz także i mój. Tylko u nas. 3 lata bez kosztu. 36 razy 0% w systemie ratalnym Żagiel w całej sieci RTV AGD Mars. Mars. Bliżej niż myślisz. Sponsor transmisji. Gorzów Wielkopolski. Miasto nieograniczonych atrakcji. 9. Memoriał Edwarda Jancarza z każdym biegiem nabiera rumieńców. A obok mnie Wacław Komarnicki, Władysław Komarnicki, wiceprezes klubu sportowego Mars RTV AGD, ale oprócz tego, ponieważ jesteśmy na memoriale Edwarda Jancarza, przez wiele lat Edward Jancarz był pana sąsiadem. Jakie wspomnienia ma pan właśnie podczas tych wieloletnich spotkań z Edwardem Jancarzem? Jakim był sąsiadem? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jestem szczęśliwy, że mogę być na tym memoriale. Wspominam jego jako sąsiada, ale może zacznę od tego, że dzisiaj przed zawodami, przed memoriałem poszedłem z delegacją na cmentarz i złożyłem kwiaty. A pytał pan mnie jako sąsiad. Muszę panu powiedzieć, że wielu ludzi spotykało mnie na ulicy i pytali mnie, czy to jest prawda, Władziu, że twoim sąsiadem jest Edward Jancarz, bo w tamtych czasach, panie redaktorze, Edward Jancarz był idolem, trzeba powiedzieć, mieszkańców Gorzowa. Edward Jancarz wyruszył w świat, ten zamknięty nasz kraj wówczas. On poszedł w świat i reprezentował, można powiedzieć, Gorzów. To społeczeństwo.
i wiele osób jest mu z tego tytułu wdzięczny. Jako ciekawostkę chcę panu powiedzieć, ja jestem w tym komitecie Fundacji Budowy Pomnika i muszę powiedzieć, że jestem dumny, że zostałem zaproszony do tego komitetu. Natomiast w wyrazie sportowym myślę, że tam Edziu na górze patrzy, że dzisiaj jest elita speedwaya światowego, to też świadczy o tym, że ten człowiek sobie zasłużył na wielki szacunek. A jako gospodarz, dzisiejszych zawodów i jako były jego sąsiad, mogę powiedzieć, że był skromnym człowiekiem. Miłym, sympatycznym, zawsze uśmiechnięty. Mieszkaliśmy w bloku oczywiście, bo takie były czasy. Pamięta pan jakieś zdarzenie związane właśnie z Edwardem Jancarzem, takie, które utkwiło w pamięci i do dziś żyje? Po pierwsze, może to tak dziwnie wygląda, ale mój teść pracował z jego małżonką, a tak naprawdę to na tym stadionie miałem przyjemność wręczać jemu tutaj puchar, bo załoga mojej dawnej firmy prosiła, żebyśmy byli znaczącym fundatorem nagrody i oczywiście wygrał słynny Eddie. To był człowiek, który był bardzo skromny i to był chyba taki wzór przyszłych, wie pan, młodych adeptów speedwaya. Właśnie, panie Władysławie, wspomniał pan przez krótką chwilę o tej szlachetnej idei budowy pomnika Edwarda Jancarza. Powiedzmy może właśnie parę słów na temat tego pomnika i co on ma przedstawiać? Czy już jest ustalony jego kształt i jak to ma ten pomnik wyglądać? Co będzie przedstawiał? Proszę pana, proszę państwa, ja nie powiem dokładnie, bo to jest niespodzianka. My jako zarząd tej fundacji robimy wszystko, żeby po pierwsze miejscowy plastyk to zrobił, bo to jest taki, jak ja mówię, prezent dla mieszkańców. Po drugie, chcemy, żeby ta pamięć była żywa i nawet muszę powiedzieć, że rzeźbiarz przygotował jego sylwetkę taką, jaką on miał na torze. On był znany z określonej sylwetki. Czyli siedzący na motocyklu. Siedzący na motocyklu. A po trzecie chcę panu powiedzieć, że to na pewno będzie wydarzenie, kiedy otworzymy i przetniemy to wstękę, jedka postawimy. Na pewno wielu mieszkańców przyjdzie, żeby to zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Obiecujemy, że my również się zjawimy z naszymi telewizyjnymi kamerami. Naszym gościem w studio był Władysław Komarnicki, wiceprezes klubu sportowego MAS RTV AGD Gorzów Wielkopolski. Dziękuję A jednocześnie wieloletni sąsiad. A my teraz szybciuteńko przenosimy się do naszej reporterki Sandry Rakiej, która ma kolejnego, mam nadzieję, miłego rozmówcę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Mimo iż Jarek Łaszewski jest dzisiaj zawodnikiem rezerwowym i nie miał szansy zaprezentowania się na torze, cały czas trwają prace w jego boksie. Co tutaj jest robione przy motocyklach? No tutaj jest w tej chwili po prostu zmiana przełożeń, aczkolwiek ja jestem mechanikiem Roberta Fisa i tutaj razem współpracujemy przy Jarku Łukaszewskim i przy Robercie Fisie. No po prostu obserwujemy w tej chwili, jakie są warunki na torze, ewentualnie jakby trzeba było, żeby któryś z tych zawodników jechał, to wtedy żeby się dopasować do toru. Dziękuję pięknie, oddaję głos do studia. Drodzy Państwo, moje stanowisko znajduje się w holu, w kabinie nad trybuną główną. Patrzyłem na Ryszarda Franciszyna na monitor, patrzyłem na takie duże zdjęcie z czasów, kiedy był żużlowcem z czasów wielkiej drużyny Stali z lat 70. no i potem z lat 80., kiedy to Ryszard Franciszyn startował. No niewiele zmienił się ten zawodnik. Tutaj jest pierwszy po lewej stronie, jeśli dobrze widziałem. Dziś pomaga przy sprzęcie swoim młodszym kolegom, no i odsłonił nam troszeczkę żużlowej kuchni. Wracamy jednak do zawodów. Przed nami ostatnia decydująca piąta seria w wyścigu 17. Jason Kramp w kasku czerwonym, David Rudd w kasku niebieskim, Paweł Chlip w kasku białym i Michał Rajkowski w kasku żółtym. Na razie prowadzi Holta 12 punktów, Rickardson Adams po punktów 9, Waliński Kramp 8, Krzanowski 7. No i z tych zawodników, z tej szóstki zapewne zobaczymy czwórkę w finałowym biegu 21. Jason Kramp, chcąc przypieczętować swój udział w tym biegu, powinien teraz wygrać, ale
trudnych będzie miał rywali, bo Rudy jest troszeczkę nieobliczalny, a rozkręca się z biegu na bieg Paweł Chlip. Ale zobaczymy, czy Kram poradzi sobie w tym towarzystwie znacznie młodszych od siebie rywali. Bardzo dobry start Jasona, czy nie lepszy Pawła Chlipa? Troszeczkę tam spieli się na wyjściu długi. Jason Kram jest pierwszy, a Paweł Chlip drugi teraz. Bardzo ładny atak Pawła Chlipa. Chyba nie spodziewał się tego Jason Kram, chociaż jego kontra również mistrzowska i jedzie o tą długość motocykla z przodu, a ja myślę, że Paweł Chlip, ulubieniec gorzowskich kibiców, nie odpuści do końca. No i tam teraz pewnie zastanawia się, jak zaatakować, aby Krampa wyprzedzić. Jak na razie pojechał jego ścieżką. Teraz troszeczkę szerzej, no oczywiście musi jechać inaczej, bo jak będzie jechał dokładnie jego ścieżką, to nic to nie da. Teraz pojechał znacznie wyżej, wynosi się przy wyjeździe z łuku, ale Kramp znalazł taką optymalną drogę na gorzowskim torze, szeroko na pierwszym łuku, nieco wężej na łuku drugim, no i to przynosi efekt, a tymczasem pech Chliba, defekt na ostatnim okrążeniu. No cóż, taki jest żużel, nie wszystko zależy od człowieka, wiele zależy również od sprzętu. Są tacy, którzy mówią, że więcej zależy od motocykla, a mniej od zawodnika. Pech Pawła, mógł tych punktów zbierać znacznie więcej w dzisiejszym turnieju. Przypomnijmy, najpierw upadek na punktowanej pozycji w poprzednim biegu, no i teraz defekt. Zobaczmy, jak walczył z Jasonem Krampem na pierwszym okrążeniu, bo był to z pewnością najciekawszy, najładniejszy moment tego biegu. Kram w kasku czerwonym ucieka do przodu, a Paweł Chlip w kasku białym wjechał pomiędzy Rudem a Krampem tutaj w krawężnik. No może gdyby zdążył się wynieść bardziej na zewnątrz, zablokowałby tam na szczycie łuku Jasona Krampa, ale Kramp był piekielnie szybki. Widać, że przywiózł dziś do Gorzowa bardzo szybkie motocykle, no i wygrał ten jakże ważny dla siebie bieg, a Paweł Chlip niestety bez punktów po defekcie na ostatnim okrążeniu, właściwie na ostatnim łuku. Pięknie walczyli tutaj ramię w ramię o pierwsze miejsce w tym biegu, a z tyłu jechali Rud i Rajkowski. A więc dopiął swego Australijczyk. Trzy punkty to, o co mu chodziło. Być może teraz dowiemy się, co się stało w motocyklu Pawła Chliba. Paweł Chlip, ozdoba widowiska, szaleńcze ataki. Co się jednak dzieje, że nie udaje ci się dowozić tych punktów do mety? Nie wiem. Starty dzisiaj mam na rozmiarę. Jeden miałem upadek, tam po prostu nie było polany, było ślizgo, wciągnęło mnie w płot. Teraz zerwał mi się łańcuszek, no jakiś pech, nie wiem czemu. Dzięki piękne i więcej powodzenia w kolejnych. Trzy ostatnie biegi przed nami. Biegu 18, kask czerwony Hans Andersen, kask niebieski Robert Miśkowiak, kask biały Kamil Brzozowski, no i kask żółty niepokonany dotąd Rune Holta. Myślę, że będziemy świadkami ciekawej jego rywalizacji z Andersenem i z Miśkowiakiem. Andersen 6 punktów w 4 startach, marne widoki na udział w biegu finałowym. Miśkowiak również 6. No Holta ma już ten awans zapewniony, bo z 12 punktami nawet gdyby, czego nie życzymy mu absolutnie, zajął ostatnie miejsce w tym wyścigu, to i tak zobaczymy go już w biegu finałowym. No i troszeczkę zaspał Holta na starcie, to było widać, jak poradzi sobie teraz. No musi jechać bardzo szeroko, no i proszę, jakżeż kapitalnym sprzętem dysponuje Norwek. Było widać gołym okiem, że ten moment startu miał naprawdę bardzo słaby, ale jednak rozgrywając kapitalnie pierwszy łuk, jadąc bardzo szeroko przy samej bandzie, tam gdzie po prostu jest przyczepnie, gdzie można nabrać prędkości, wyprzedził wszystkich rywali, no i teraz prowadzi już bardzo, bardzo wyraźnie, to jest kilkadziesiąt metrów. Było takie złudzenie na poprzednim łuku, że blisko jego jest jadący w kasku czerwonym Hans Andersen, ale to tylko złudzenie. No teraz widać wyraźniej, jak
wielka jest różnica pomiędzy pierwszym a drugim zawodnikiem w tym biegu. Walczy jeszcze Robert Miśkowiak o miejsce drugie. No i na samym końcu Kamil Brzozowski. Gdyby turniej kończył się po 20 biegach, Runek Holta już byłby jego zwycięzcą, ale wiemy, że tak nie będzie. Jeszcze przed nim najważniejszy finałowy bieg. Na miejscu drugim Andersen. 2 punkty razem 8. To za mało, aby awansować oczywiście do finału. Trzeci Miśkowiak. I na miejscu czwartym Brzozowski. To są wyniki wyścigu 18. A więc jak na razie po tych 18 biegach możemy już powiedzieć ze 100% pewnością, że w wielkim biegu o memoriał Edwarda Jancarza zobaczymy Runę Holtę, zobaczymy Jasona Krampa. Popatrzmy jeszcze raz na to, jak pierwsze okrążenie rozegrał Runę Holtę. To jest właśnie też klasa zawodnika, że po przegranym starcie potrafi sobie poradzić. Zobaczmy, co zrobił. Był z tyłu, pojechał szeroko. Już w tej fazie zawodów z reguły tam jest przyczepnie, tam można się napędzić. No i objechał na jednym łuku wszystkich trzech rywali bezproblemowo, dowożąc 3 punkty do mety. Cieszą się na pewno przede wszystkim kibice z Częstochowy, którzy wierzą, że ich ulubieńcy wygrają jutro arcyważny mecz w Tarnowie. No, z taką formą, kto wie, jak to się wszystko ułoży. Są na to duże szanse na pewno, aczkolwiek Tarnowianie w końcu było nie było mistrzowie Polski. Łatwo skóry nie oddadzą, szczególnie, że jeżdżą na własnym torze. Bieg 19 tymczasem tutaj w Gorzowie. Przed nami Maciej Kuciapa, kask czerwony. 5 punktów do tej pory na jego koncie. Damian Baliński ma punktów 8 i to dla niego jest bardzo ważny bieg. Mark Loram, kask biały, 4 punkty, bez szans na awans do finału. Tomasz Krzanowski, 7 punktów. Szkoda troszeczkę tego ostatniego biegu Tomka Krzanowskiego. Na pewno również bardzo żałuje, szczególnie, że wygrał do niego start. No, gdyby wygrał ten wyścig, ewentualnie zajął drugie miejsce, miałby znacznie większe szanse. No, ale zobaczymy. Na pewno będzie walczył Krzanowski o wygraną w tym biegu. Będzie robił wszystko, aby wywalczyć jednak awans do wielkiego finału. Ale to samo ma w planie Damian Baliński. Kuciapa bardzo dobry start i czy Tomasz Krzanowski pójdzie śladami Runę Holty? Nie, wszystkich pogodził jadący z pierwszego pola startowego Maciej Kuciapa i to on jedzie pierwszy, za nim dopiero Krzanowski, a na miejscu trzecim Damian Baliński, na miejscu czwartym Mark Loram w kasku białym. Duża już przewaga Kuciapy. Teraz atakuje Baliński Krzanowskiego. Odjeżdża od krawężnika Krzanowski i chyba ma defekt motocykla. Podniósł lewą dłoń do góry. Tak, widać to wyraźnie. Spada na ostatnie miejsce. No i prawdopodobnie nie ukończy tego biegu Tomasz Krzanowski. Otwiera się więc szansa przed Damianem Balińskim, który będzie atakował Macieja Kuciapę do końca. Ale przewaga zawodnika z Rzeszowa jest już ogromna, no i pewnie on, jeżeli żaden pech go nie spotka, to zdobędzie 3 punkty w ostatnim swoim występie przed gorzowską publicznością. Maciej Kuciapa miejsce pierwsze, Damian Baliński miejsce drugie, no i na miejscu trzecim Mark Loram. 3 punkty Kuciapa, 2 punkty Baliński. Wiemy już więc, że Tomek Krzanowski po tym defekcie nie awansował do wyścigu finałowego, a jak będzie z Balińskim? 2 punkty dopisujemy na jego konto, a więc ma tych punktów 10. No, kto wie, kto wie. Musi jeszcze poczekać na bieg ostatni. Maciej Kuciapa teraz jedzie po gorzowskim torze. Duże problemy sprzętowe tego zawodnika w tym sezonie, nie ukrywał ich zresztą. Jak już wspominałem podczas moich ligowych relacji, wielu zawodników, zatrważająco wielu zawodników narzeka w
tym sezonie na sprzęt. Rozmawiałem przed tym turniejem z Tomkiem Chrzanowskim na ten temat. Mówił, że pojawiło się kilka nowości. No i niestety te nowości nie zawsze się sprawdzają. Popatrzmy jeszcze raz na najciekawsze fragmenty wyścigu 19. Wyścigu 19, który dosyć niespodziewanie zakończył się zwycięstwem Macieja Kuciapy i przedłużył szansę Damiana Balińskiego na awans do wielkiego finału. Rune Holta już nim jest. Jason Kramp tak samo. Na wyścigu 20 zobaczymy dwóch zawodników, którzy również mają na to spore szanse. Tony Rickardson pojedzie w kasku niebieskim, Lee Adams w kasku białym, a stawką uzupełnią Piotr Paluch w kasku czerwonym oraz Wiesław Jaguś w kasku żółtym. Jeszcze rzut oka do klasyfikacji. Rickardson ma punktów 9, jeżeli moje obliczenia zgadzają się z oficjalną statystyką, którą prowadzi sędzia zawodów pan Wojciech Grodzki. To Rickardson, Adams ma również punktów 9. Holta ma 12. Kramp ma punktów. Holta, przepraszam, ma punktów 15 oczywiście. I jeszcze szybciutko rozmowa z Maciejem Kuciapą przed rozpoczęciem biegu 20. Nareszcie, na koniec zawodów, piękne zwycięstwo Maćka Kuciapy. No tak, cieszę się bardzo, że w końcówce udało mi się wygrać biega. Na pewno chciałbym tak jeździć od początku zawodu, ale niestety, no stawka jest wyrównana. Dawałem siebie wszystko, ale niestety, no początek troszeczkę nieudany, ale końcówka super. Dziękuję pięknie. Zadowolony Maciej Kuciapa. Mocnym akcentem zakończył ten start wychowanek rzeszowskiej Stali, który przez pewien czas jeździł tutaj niedaleko na ziemi lubuskiej w Zielonej Górze. Powrócił do Rzeszowa, do swojej macierzystej drużyny, ku radości kibiców z Podkarpacia i zdobywa dla swojego teamu wiele, wiele punktów. 20 bieg zatem przed nami, ostatni tej części zasadniczej. Paluch kask czerwony, Rickardson kask niebieski, Adams kask biały, no i Jaguś kask żółty. My będziemy patrzeć przede wszystkim na tor drugi i tor trzeci, bo z nich właśnie jadą zawodnicy, którzy mają szansę awansować do wielkiego finału, a wszystkiemu temu w parkingu przyglądać się będzie zapewne Damian Baliński, który też ma na to szansę, pod warunkiem jednak, że albo Rickardson, albo Adams potkną się, ale jak na razie na to nie zanosi się zupełnie. Adams kask biały na miejscu pierwszym, Rickardson kask niebieski na miejscu drugim. Jeżeli tak dojadą do mety, to i Australijczyk, i Szwed awansują do wielkiego finału i uzupełnią jego skład, a w tym finale są już, to wiemy na pewno, Jason Kramp i Rune Holta. Adams i Rickardson bardzo spokojnie, pewni swego, nawet nie oglądają się do tyłu, mają już sporą przewagę. No i nie wiem, czy pan Rickardson będzie ryzykował, aby wyprzedzić Adamsa. Sądzę, że nie, chyba że Adams popełni jakiś błąd, jedzie swoje. Tony Rickardson tu dwa punkty na pewno mocno go zadawalają. Tymczasem z tyłu defekt Jagusia, on już nie jedzie. Adams pierwszy, Rickardson drugi, no i Paluch na miejscu trzecim. Jaguś biegu nie kończy z powodu defektu, a więc wszystko już wiemy. Za nami 20 biegów, oto zwycięzca tego ostatniego, Lee Adams. Właściwie od startu do mety tym razem wszystko było jasne. Tutaj wydawało się jeszcze, że Wiesław Jaguś po dobrym momencie startowym powalczy, ale zupełnie spasował na wyjściu. Pierwszy łuk próbował tutaj jeszcze po wewnętrznej zaatakować. To się nie udało, no i potem zjechał z toru z powodu, miejmy nadzieję, tylko i wyłącznie defektu motocykla, a Adams z Rickardsonem zrobili swoje, przywieźli punkty, które dały im w konsekwencji awans do wielkiego finału. Popatrzmy jeszcze przez chwilę, jak dwaj giganci światowych torów walczą w Gorzowie w 20 biegu Memoriału imienia Edwarda Jancarza. Adams kask biały, Rickardson kask niebieski. Drodzy Państwo, wielkie finałowe emocje przed nami, ale wcześniej przerwa reklamowa. Nie ma przerwy? Przepraszam, będziemy świadkami za moment losowania pól startowych. Wszystko ma być
Dokładnie tak jak w Grand Prix zawodnicy będą losować pola startowe. No i ciekaw jestem, które pola wybiorę. No proszę, dokładnie jak na Grand Prix. Zawodnicy oczywiście nie widzą karteczek, a więc będzie losowanie. No i troszeczkę ślepy los zadecyduje o tym, kto pojedzie z jakiego pola startowego. Oczywiście nie muszę tłumaczyć wytrawnym kibicom żużla, że pole startowe jest bardzo istotne, szczególnie dzisiaj współcześnie, kiedy przygotowuje się raczej tory twarde, kiedy start, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam, stanowi często decydujący moment wyścigu. Ci z Państwa, starsi kibice, którzy pamiętają żużle z lat 60., 70., albo może oglądali różne archiwalne filmy, wiedzą, że wcześniej tych mijanek na torze było znacznie więcej, że tory przygotowywano inaczej. Prawda jest też taka, że różnice sprzętowe do pewnego momentu pomiędzy zawodnikami nie były tak duże i naprawdę wówczas umiejętności zawodnika, czysto techniczne umiejętności odgrywały dużo większą rolę niż sprzęt, niż to wygląda teraz. No ale cóż, zmienił nam się żużel, zobaczymy jak to wszystko dalej się potoczy. Mamy już najlepszych zawodników, czwórkę najlepszych zawodników, rozmawiają pomiędzy sobą. Adams, Kramp, jest Holta po prawej stronie, czekamy jeszcze na Rickardsona, podchodzi również Tony Rickardson i znany mechanik, pan Stasiu Maciejewicz również koło nich, nie wiem, może będzie losował jako środka za nich pola startowe. Stanisław Maciejewicz to też legenda gorzowskiego żużla. Mówiliśmy wiele o zawodnikach, symbolach tego klubu. Takim symbolem jest też na pewno widoczny Stanisław Maciejewicz. Wieloletni mechanik, wielu znakomitych zawodników, między innymi Piotra Śwista. A jednak wybierają pola startowe, a więc tak, Holta wybrał czwarte pole startowe. Kramp pojedzie z trzeciego. No to co może wybrać Tony Rickardson? Zostało mu tylko pierwsze pole startowe. A więc wybierali te pola zawodnicy. Tak jak w Grand Prix Holta, ponieważ wygrał część zasadniczą, wybierał pierwszy. No i wybrał sobie to zewnętrzne pole startowe. Jakże korzystne w dniu dzisiejszym. No ekscytująco ten bieg się nam zapowiada. Na pewno będzie to bieg godny finału Grand Prix. Co do tego jesteśmy zgodni. Rickardson, Kramp, Adams, no i Holta. To przecież jest ścisła światowa czołówka. A niebawem przed nami kolejne emocje związane z turniejem Grand Prix. Tym razem zawodnicy przenoszą się do Cardiff, do stolicy Walii. I tam na tak zwanym czasowym torze będą rywalizować o kolejne punkty. My, polscy kibice, wierzymy, że wreszcie przebudzi się Tomasz Golob, że pojedzie na miarę swoich możliwości, a naszych oczekiwań i dotrze przynajmniej do finału. Być może wyzdrowieje do tej pory Jarosław Hampel, bo zaczął tegoroczny serial bardzo dobrze, no ale potem kontuzja sprawiła, że nie widzieliśmy go w kolejnych seriach Grand Prix. No i że coś więcej niż do tej pory zdziała Tomasz Krzanowski. Bardzo bym chciał, mówił Tomek, no na razie mi to wszystko nie za bardzo wychodzi, ale może będzie lepiej. Drodzy Państwo, wracając jeszcze do pomnika Edwarda Jancarza, o którym mówił Krzysztof Kwiatek wraz z jednym ze swoich gości. Otóż tutaj na stadionie podczas dzisiejszego memoriału zbierane są pieniądze, zbierane są datki. Kibice bardzo chętnie wrzucają, ile kto może, do specjalnych puszek, aby ten pomnik mógł powstać, mógł być odsłonięty jesienią. Miałem okazję zobaczyć gipsowy odlew pomnika Edwarda Jancarza. Robi wrażenie, no i miejmy nadzieję, że ta piękna inicjatywa uhonorowania człowieka, który rozsławił zespół gorzowski, rozsławił Gorzów, to właśnie Edward Jancarz na jednym z wielu zdjęć tutaj w klubie gorzowskim. Akurat to było zdjęcie z czasów, kiedy kończył swoją długoletnią
kariery. Miejmy nadzieję, że ta inicjatywa doczeka się realizacji, a to myślę kibice z Niemczech, którzy również przyjechali tutaj. To, drodzy Państwo, Złota Stal. Kogo my tu mamy? No jest Boguś Nowak, po lewej stronie jest Zenon Plech, młodziutki tutaj zawodnik, jest Jurek Rębas, również tutaj na początku swojej kariery, no więc sądzę, że jest to zdjęcie gdzieś tak z pierwszej połowy lat 70. Ja tylko przypomnę, że to złoty okres dla żużla tutaj nad Wartą w Gorzowie w latach 70. Gorzowianie, można powiedzieć, przyjęli pałeczkę pierwszeństwa w polskim żużlu od Rybnika. Lata 60. to dominacja drużyny rybnickiej z takimi asami jak Woryna, Wyględa, jak Gryt, Kocz. No a lata 70. to złoty okres żużla w Gorzowie. Najwięcej medali i drużynowych, i indywidualnych, najwięcej sukcesów na arenach światowych to są właśnie lata 70. związane z takimi zawodnikami jak przede wszystkim Edward Jancarz, jak Bogusław Nowak, jak Jerzy Rębas. Bywały takie finały Mistrzostw Polski, kiedy niemal połowa stawki to byli zawodnicy gorzowscy. Bywały takie lata, kiedy w reprezentacji Polski w drużynowych Mistrzostwach Świata reprezentacje liczyły wówczas 4 zawodników i 5 jako rezerwowy. No więc większość tej reprezentacji stanowili zawodnicy gorzowscy. Pięknie to zresztą wszystko opisał w książce takiej o złotej dekadzie Stali redaktor Robert Borowy tutaj z Gorzowa. No, pozostały wspaniałe wspomnienia, no ale kto wie, legenda powraca. Być może te cudowne lata żużla w Gorzowie powrócą za sprawą młodych zawodników, takich jak Klip, takich jak Rajkowski, takich jak Kamil Brzozowski, no i wielu, wielu innych, bo przecież szkółka Stanisława Chomskiego, też byłego zawodnika, funkcjonuje bardzo dobrze. No a Gorzów jest znany również z doskonałą pracą z młodzieżą na minitorach. Tam pracuje niestrudzony propagator tej odmiany żużla, żużla młodzieżowego, żużla wręcz dziecięcego, Bogusław Nowak. No i robi wiele, wiele dobrego dla przyszłości żużla w Gorzowie, dla przyszłości żużla w całej Polsce. Z takich minitorów wyrósł m.in. Jarosław Hampel, czy niejeżdżący już Krzysztof Cegielski, no i kilku innych zawodników polskiej na razie czołówki. Drodzy Państwo, przenosimy się na tor. Przed nami bieg finałowy, a więc Richardson, kask czerwony, Adams, kask niebieski, w kasku białym Kramp i w kasku żółtym Holta. Za 60 kilka sekund wszystko będzie jasne. Bardzo dobry start Richardsona, ale nakryty szybciutko przez Adamsa, a z tyłu Jason Kramp po zewnętrznej przedziera się do przodu i to on jest pierwszy. Runek Holta jego śladem, a na miejscu ostatnim Tony Richardson. Ale Tony Richardson już jednym atakiem, wydawało się, że przesunie się na drugie miejsce. Adams był jednak czujny, a więc Jason Kramp jest pierwszy, a za nim Runek Holta. Tylko czy dogoni Krampa, bo ma kilkanaście metrów straty. Tony Richardson walczy zaciekle z Lee Adamsem o miejsce trzecie. Tu chodzi nie tylko o prestiż, nie tylko o miejsce na podium, ale też o pieniądze i wyższe miejsce. Tym oczywiście większa nagroda. Jeszcze tylko okrążenie dzieli Jasona Krampa od zwycięstwa, pierwszego dla niego zwycięstwa w memoriale Edwarda Jancarza. A Runek Holta znajdzie po gromce w jednym, jedynym biegu. Pech dla niego, że w biegu finałowym, a więc wszystko już wiemy. Jason Kramp, Australia, aktualny mistrz świata, zwycięża w 9. memoriale Edwarda Jancarza. A na miejscu drugim Runek Holta. Dwaj wspaniali zawodnicy dziękują sobie teraz za walkę. Popatrzmy jeszcze raz na moment startu. Bardzo dobry start w kasku niebieskim Adams, ale nie bez kozery. Runek Holta, Jason Kramp wybierali dla siebie zewnętrzne pola startowe. Oni wiedzieli, że z nich można łatwiej rozegrać pierwszy łuk. I tutaj Kramp był już pierwszy. A Holta ambitnie, niezrażony tym niepowodzeniem jednak na pierwszym łuku, kiedy został zablokowany przez Krampa, pojechał szeroko, wyprzedził Adamsa
i dowiózł 2 punkty do mety. Jason Crump zadowolony, dziękuję kibicom w Gorzowie. No i tajemnicą Poliszynela jest, że działacze gorzowscy interesują się tym zawodnikiem w kontekście ewentualnych, podkreślam, ewentualnych startów klubu z Gorzowa w przyszłym roku w Ekstralidze, ale do tego jeszcze daleko. Proszę Państwa, kiedy parę minut po godzinie 16 rozpoczynaliśmy naszą telewizyjną transmisję, Jerzy Synowiec siedzący obok mnie był bardzo zdenerwowany. Przeżywał ten 9. memoriał Edwarda Jancarza. Teraz już to wszystko poza nami. Opadły te sportowe emocje i organizacyjnie wszystko na przysłowiową szóstkę. Udało się spełnić kolejne wyzwanie, kolejne marzenie. Czas na krótkie podsumowanie. No, udało się znakomicie. Zawody godne Grand Prix, finał, jaki się rzadko w życiu ogląda. Dopisali kibice, dzięki telewizji Puls zawody mogła zobaczyć cała Polska. Myślę, że było warto. Zawody znakomicie zorganizowane na wysokim poziomie sportowym. Właściwie nic więcej dodać nie można, poza tym, że chciałoby się, aby w przyszłym roku takie zawody telewizja Puls pokazała raz jeszcze z Gorzowa. Dziękuję bardzo serdecznie. Tyle Jerzy Synowiec, organizator wspólnie z Gorzowską Fundacją Żużlową 9. memoriału Edwarda Jancarza. My ponownie przenosimy się do Parku Maszyn i do naszej reporterki. Finał 9. memoriału imienia Edwarda Jancarza. Godzin był Grand Prix, ale nie było lepszego od mistrza świata. Final like in a Grand Prix, but there is no one better than Jason Crump, the world champion. Oh, today was my day, you know. It wasn't absolutely perfect in the heats, but I concentrated very hard on the final and thought it was going to be tough off gate 3 because it wasn't very good all day, but good first corner from that position. You know, Lee went to the inside and I had the whole outside of the track to do what I wanted. If it worked, it was going to be great. If not, then I was probably going to come out of the bend behind him. But worked good for me, and it was great to win here in Gorzów. You know, I got a lot of fans here, so I had a good day. Thanks. To był bardzo dobry dzień dla mnie. Wygrać tutaj w Gorzowie to dla mnie cenne zwycięstwo. Nie był to perfekcyjny występ, gdyż nie wygrywałem w każdym wyścigu. W finale postanowiłem zaryzykować, gdyż Lee Adams pozostawił mi zewnętrzną. Tam właśnie pojechałem, miałem wszystko do stracenia bądź zyskania. Wygrałem, bardzo mnie to cieszy. Congratulations. Proszę Państwa, Jason Crump, aktualny mistrz świata Australijczyk, zadowolony, rzeczywiście ma powody do radości. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To wszystko z Gorzowa Wielkopolskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się bardzo pięknie. Dzisiaj to piękne rzeźby, podpisane miejsce. Pierwsze 9. memoriał. Tylko u nas 3 lata bez kosztu. 36 razy 0% w systemie ratalnym Żagiel w całej sieci RTV AGD Mars. Mars, bliżej niż myślisz. Sponsor transmisji. Gorzów Wielkopolski, miasto nieograniczonych atrakcji. Będzie, myślę, bardzo ważny i piękny pojedynek tutaj na Gorzowie.